A všechno byl na povedenej hrad. Všichni muži chtěli tě mít, každej chtěl jen s tebou být, jenomže najednou musíš pochopit, co je to za potíž. Teď už to víš, teď už to víš, co je to sama být, mít na ulici byt, nebo se ani hnout, stát jako silný sloup. Chodila do školy o raj, myslovný já, tak si mohl znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vím, svých učitelů nikdo nemohl naučit. A dívala jsi se jenom, jak tuláci můžou sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít, kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenomže kdo vyplní tu prázdnotu v očích líp a ukáže ti, kde nalézá se zdviž. Teď už to víš, teď už to víš, sama mít, mít na ulici byt, nemoc se ani hnout, stát jako solnej sloup. Like a rolling stone. Všichni se snažili tě pobavit a toužili stát se loutkou, loutkou rukou dřív. Ale neviděla jsi, jak zraňuješ, když za lásku dáváš jen svůj přezíravý smích. Jezdila jsi ve skvělý bouráku, který řídil diploma. To bylo něco jiného než sama, pod stromama spát. Ale jak ti bylo toho rána, když přestala si se spát, když nechala ti jen lístek, ty řeči a trošku peněz na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Sebral se a šel pryč. Teď už to víš, teď už to víš, co je to sama být, mít na ulici byt, nemoc se ani hnout, stát jako solnej sloup. Princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků a tak vem ten prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trošku veselější, je tolik, tolik cizinců v zemi zvejší. A nebo to zkus, zkus se k němu vrátit, když už nic nemáš, tak nemáš co ztratit. A nebo se raději najdi jinýho a pak uvidíš. Teď už to víš, teď už to víš, co je to sama být.
Dziękuję bardzo. To mi povídej. Mně se to líbí dlouho už ta písnička, taky hraju. Můžeme česky? Všetci, kdo se učí po česku, zavše ty vole, to je pierše co ty. Pravda, že s tím v Praze speciálně všechno šedáto. To je i v Bose je také bardzo fajné slovo. Nie, nemyślam, jak się coś gdzie szuka, to nie, to nie myślałem. To jest bardzo fajne dla nas w Pradze. My co uklizimy, to mamy radę. Tak, ten, jak ktoś sprzęta w domu, to bardzo lubi tego słowa. Świat się tańczy, aby ten świat... Oka. Jakoś piosenka o świecie, co ja wiem, coś. Abyśmy się dalej tańczyli we świecie. Tak. A Franciszek wam coś zagra nowego, pięknego, czy nowego, dla większości z was nowego, a potem już będziemy w końcu naszego wieczora, damy coś nowego razem. To jest po... Jako do harmonii. Franciszek. A mu rozumiem, nigdy. Jak chce. Nigdy. To jest jak do... Tylko po zubrówce. To jest jak zubrówka bowa. Ale aj si dam zubrówku. Tak to będzie. Ja blázen byl, zkoušel jsem vede stát, andělům na nebi tu svoji píse hrát. V temných uličkách teď bloudím sám a z mořský pěny chtěl bych ti šaty dát. A svět ten tančí to svý dál. 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 Po schodech nahoru často se změníš, v hospodě na rohu koupil jsem snění. Nocí se ozývá všech koček pláč, měla jsi to těžký, tak už se holka znáš. A svět ten tančí to svý dál. 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 Dál budu pít ty svý patoky, starosti zahodím projednou do vody. Hlavě mi dozrál nádherný plán, nohy dám na stůl a je mi fajn. A svět ten tančí to svý dál. 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 František Kasol a jeho piosenka Světu tančí. Oka, bardzo dziękujemy, že jste s námi byli. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Nie wiem, czy ten pan tam słyszy coś. Donat, dziękujemy bardzo za zaproszenie. To nie słychać, jak mówisz, to jak śpiewasz. Śpiewasz głośniej niż mówisz, on nie słyszy. Bo ja śpiewam za pieniądze, mówię za darmo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. O,
Či by zaspěvám to. Bardzo dziękuję mi za zaproszenie. Wszystkim udanego wieczoru. A mamy nadzieję, że w następnym roku, czy w tym roku po tym, czy w następnym życiu, do miłego zobaczenia. Kde jsem viděl tuhle zvláštní tvář? Kde jsem jen slyšel tenhle smích? Snad spadla kdysi z mojí na polštář. To všechno už je loňský sníh. Snad každá tvář je zvláštní. A každá píseň jinak zní. A není stejná. Já chtěl bych jen říct. Já jsem jenom slyšel tuhle píseň hrát. A kdo v tý písni napsal jí? Možná, že holka, kterou měl jsem rád, a já ji dodnes neumím. Snad každá tvář je zvláštní, a každá píseň jinak zní. Není stejná, já any day now, oh yeah, any day now.
Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Dobranoc. Coś? To na disco lecie, bardzo. To nie można, to nie można. Nie, wszystko jest można. Chcę jeszcze coś zagrać, bo Donat sika. Oka, no... No, skończył. Jest. Oka, no to już nie gramy. Jak do szyka, to już nie gramy, nie? Już nie jest potrzebne. Oka, ostatnia piosenka jest tu jeszcze jedna taka, zawsze ją gramy, no i dzisiaj zagramy od naszego bardzo fajnego kolegi Boba Dylana. Coś, a tak, on na koszulce, to jak ktoś, a 80 już tego faceta, to nie, super jak to. A gra do dzisiaj, koncerty, ja wszystko. To chyba medzidlowość, ja. Tak, ostatnia piosenka dla wszystkich. Mam nadzieję, że będzie znajoma dla wam wszystkim. Spróbuję w końcu, tak, jakby ktoś nie spoznał, spróbuję w końcu trochę po polsku. Jo mama siuntė į kitkus chabatų. Za chvíli bude ničemu. Tvůj kobouk a kabát schovej pro tátu. Já už stojím před branou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. 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 Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať z nich už nikdy a nikdo nemůže střílet. Ještě se sejdem za stolem, až se vydáš na poslední výlet. Rad na chvíl nevzdu. Žádný milý tváře, mějte se tu, co se do vás vejde. Až popíšem všechny diáře, všichni se tam před tou branou sejdem. Puk, puk, pukám do neba brám. Pukám do neba brán. Puk, puk, pukám do neba brán. Puk, puk, pukám do neba brán. Puk,
Dziękujemy bardzo. Było nam miło. Dziękujemy. Można się odłączyć. Super, okej, okay, okej, super, dziękuję. Przerwa? Nie no, bez przerwy już, nie? Tak. Nie, tylko proba była. Nie, ten jest tutaj, ten jest tutaj, a ten jest Franciszka. Można odłączyć gitary. Zostałem poproszony o speech w imieniu jury. W ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie Donatowi, że jakoś tak też zaufał. Przeanalizowaliśmy wszystkie ankiety po występach wykonawców i muszę powiedzieć, że było ogromne zróżnicowanie też gustów publiczności oraz jurorów. Tak zauważyliśmy, że każdy z nas przyznałby inne nagrody, więc doceniamy niektórzy bardziej, nie wiem, obcowanie z głosem wykonawcy, który się nam wydawał bardzo miły, ujmujący. Niektórzy bardziej zwracali uwagę na teksty, na to, czy dobór był piosenek autorskich, czy bardziej właśnie poetów, jakichś innych tekściarzy. Inni patrzyli trochę na walory muzyczne, takie wykonawcze, więc bardzo było to zróżnicowane. A inni jeszcze na znajomości, nie? Więc bardzo nam się dobrze rozmawiało i to było takie bogate i też analizowało nam się świetnie te wasze punktacje, które żeście napisali. Nie wiem, Donat, idziesz tu czy nie? Bo ja robię wstęp dla ciebie tylko. Więc jest to, widzicie, jest to, jak to się mówi, wynik nie tylko umiejętności wykonawców, ich jakiegoś poziomu, ale też no, naszych gustów, znajomości może nawet i wszystkich innych rzeczy, które się tutaj na scenie wydarzyły, może też nawet, no nie wiem, szczęścia trochę, czy lepszego, czy gorszego dnia. Także traktujcie wszystkie wyniki jako po prostu no, wypadkową dnia wykonania. Naprawdę bardzo nam się dobrze z wami tutaj spędzało czas i w każdym wykonawcy znaleźliśmy coś wartościowego, co warto by było zachować. No i tak zdradzając troszeczkę kulisy naszej rozmowy wewnątrz jury, to każdy z nas przyznałby inne trzy pierwsze nagrody. Przynajmniej w innej kolejności. Więc więcej nie powiem, a wyniki już szef sam ogłosi, czyli nasz kochany Donat. Wielkie brawo dla niego. Nie, no. Dzięki za zorganizowanie pięknego wieczoru. Dziękuję bardzo. Ja tylko właśnie chciałem powiedzieć, że tak, że w tej kategorii, mieliśmy takie dwie kategorie. Kategoria publiczności, czyli wasza kochana tutaj socjeta. I w tej kategorii trzecie miejsce, remiza. Także bardzo serdecznie, bardzo, bardzo. To oczywiście wszystko było tak jeden głosik, prawda? Jeden w to, w to. Drugie miejsce, Mariusz Rodziewicz, którego tutaj nie ma. A pierwsze miejsce, również tutaj nie ma, tej Barbara... Tak, Rachura. I teraz Grand Prix. Grand Prix, czyli ta już jak główna nagroda. Trzecie miejsce Barbara Pachura. Drugie miejsce remiza. I pierwsze miejsce Oskar Sikora. Także gratulacje. To jest także, proszę państwa, pieśniarz roku Oskar Sikora z kuzynem. I wszyscy pozostali jesteście wygrani. I przede wszystkim bardzo dziękujemy tutaj Marianowi i Franciszkowi, którzy są wspaniałymi naszymi przyjaciółmi. Super, brawo, jeszcze raz. Także, kochani, scena wolna, otwarta, zapraszamy serdecznie i no, do końca muzyki jesteśmy z wami.